czym jest przedsiębiorczość, czy przedsiębiorczości można się nauczyć, czy prowadzenie własnego biznesu jest dla każdego. Między innymi na te pytania można znaleźć odpowiedź podczas trwającego w Opolu Tygodnia Przedsiębiorczości. No i tak w ramach tego wydarzenia odbyły się już pierwsze prelekcje, pierwsze spotkania z ekspertami, między innymi z rzecznikiem patentowym, no a także z osobą, która świetnie zna się na pozyskiwaniu pomocy publicznej. Dzisiaj, 9 listopada, organizatorzy zapraszają na prelekcję na temat mowy ciała w biznesie oraz na temat kryptowalut. W całą organizację wydarzenia włączył się również Zakład Komunalny w Opolu, no, którego pracownicy przygotowali dwudniowe warsztaty dla uczniów oraz studentów, podczas których młodzi ludzie uczą się pozyskiwania, wynajdywania ciekawych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. No ale to oczywiście nie koniec atrakcji, bo nasze miasto żyje przedsiębiorczością przez tydzień, zatem jutro, w środę, odbędzie się kolejne spotkanie w ramach cyklu Startup Mixer. Tym razem lokalni przedsiębiorcy będą zastanawiać się, jak nadać drugie życie starym rzeczom, zamiast je wyrzucać. A na zakończenie, w sobotę, w Miejskiej Bibliotece Publicznej z Opolanami spotka się Marek Zmysłowski, no prawdziwa gruba ryba, jeżeli chodzi o biznes oparty na internecie. My zapraszamy serdecznie, a wszelkie szczegóły można znaleźć na stronie Parku Naukowo-Technologicznego. Zapraszamy.